wszystkim, witajcie na kanale Mariwo. Mikołaj ma ospę. Siedzimy już kilka dni w domu i postanowiłam, że w końcu musimy nagrać ten film. Dzisiaj Mikołaj pokaże Wam swoją kolekcję psiego patrolu. Właśnie ją teraz układa. Jak widać, już jesteśmy przygotowani. Bajka leci. Hej, ja będę kolekcja. Uwaga, nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Ta-da-dam! Oto Mikołaj, jego kolekcja psiego patrolu. Cześć Mikołaj, co Ty masz na twarzy? Kto Ty jesteś? Marszal! Mikołaj teraz właśnie udaje marszala. Mikołaj uwielbia tą maskę. A, Mikołaj! To jest część kolekcji Mikołaja z psiego patrolu. Jak widzicie, jest wielkim fanem. Bajka już leci, chociaż ostatnio też lubi piżamersów. Najpierw zobaczymy, co się dzieje na tym stole. To są takie fajne figurki z psiego patrolu do kąpieli. On ma ich cały komplet, ale one są porozrzucane po całym domu. Nawet bo jest panem handlingerem. Tutaj są jego figurki z psiego patrolu. Jest tylko ich część, ponieważ są porozkładane po wszystkich samochodach. A do przedszkola to co drugi dzień zabiera jakieś figurki. Ma też Ridera na swoim kładzie. A tutaj jest Tracker w swoim aucie. Tu są większe auta z psiego patrolu, oczywiście to nie są wszystkie. Są trzy auta Marszala, Chase'o helikopter i jeszcze auto Rockiego. Te auto jest z dużą figurką Marszala, ale ją się nie wyciąga. Te na pewno widzieliście na recenzji, ono jest rozkładane i w środku jest taka scenka do zabawy. A to jest takie w kształcie helikoptera. A pokaż, jak się go rozkłada. Tak, lata. Mikołaj też ma komunikator. Jest też zestaw instrumentów, jest bębenek Chase'a, jest większy taki bębenek psiego patrolu, takie tamburynki, grzechotki i tamburyn. Cała orkiestra psiego patrolu z pieskami. Miki ma też sporo puzli, układanek, to jest wszystko na razie, co znalazłam. Świetne, prawda? Jest też znikopis, który już został zmaltretowany. Też psiego patrolu. Jest jeszcze filcowa układanka ze wszystkimi postaciami. Są jeszcze naklejki, już część jest wykorzystana, ale jeszcze dużo mu zostało. Mikołaj, pozbieraj to teraz, nie robimy bałaganu. No, ładnie. Ostatnio też znalazłam dla Mikołaja takie krzesełko składane turystyczne. Chase, Marshall, Sky. Ono jest składane. Oczywiście też Mikołaj musi mieć pościel z psiego patrolu. To jest jego kołderka. To jest z tej części, gdzie oni zmieniali się w takich superbohaterów. A tu jest cała kolekcja Mikołaja maskotek. Tutaj ma Mikołaj dużą maskotkę Sky. Czasem z nią chodzi do sklepu. Jest połowę wielkości Mikołaja. A głowę ma na pewno dużo większą niż Ty, Mikołaj. Ale jest naprawdę słodka, jest pięknie haftowana. Oj, 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 o nie, przewróciła się. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. A tu są maskoteczki Mikołaja z psiego patrolu. Duma, Marshall, Sky, Everest, Chase, nawet jest super pies, Tracker. Gdzie jest Mikołaj Ryder? Te trzy to nie są maskoteczki, specjalne plecaczki psiego patrolu. Miejsce na schowanie czegoś. Ten jest w kształcie Chase'a. Tutaj mamy plecaczek Marshalla na szelkach. On schowek ma tutaj. I jeszcze jest jeden plecaczek Chase'a. Też ma skrytkę tutaj na samym spodzie. Też sobie go nosi do przedszkola. Mikołaj od dłuższego czasu ma jeździk psiego patrola. Już niedługo będzie za mały na Mikołaja, ale jeszcze jakoś daje radę. Wydaje nawet dźwięki. Niedługo Mikołaj wyrośniesz z tego jeździka. Tutaj jest rysunek wszystkich bohaterów z psiego patrolu. Kto to jest? Dotyko. Zuma. Mikołaj na Zumę mówi koło, bo ona cały czas mówi koło. Trzy, cztery, start! Ostatnio też kupiliśmy Mikołajowi duży tort z psiego patrolu, to jest firmy Carrera. On jest zdalnie sterowany takimi pilocikami. Są też dźwięki. I się jeździ. Ma pilotami. Jest auto Chase'a i auto Marszala i mogą się ścigać po torze. Ten tor można dowolnie składać. Takie są autka, tutaj jest Marszal, tutaj jest Chase i mogą się ścigać.
O, i teraz jeżdżą oba. Ojeju! Mikołaj ma też mnóstwo ciuchów z Psiego Patrolu. Cały czas mu dokupuje. Najfajniejszy ciuszek, który ma z Psiego Patrolu, to jest ta kurteczka z Chase'em. Ona jest oryginalna, ale to nic, bo z tyłu ma wielkiego Chase'a. Szczerze powiem, że kupiłam ją rok temu, była na niego za duża. Mikołaj na sobie też dzisiaj ma bluzę Psiego Patrolu. Ostatnio kupiłam mu w Sinsay. Tam było sporo nawet tych ciuszków, ale w tym rozmiarze już się trochę wyprzera. Tutaj ma też świetną rzecz. Jest to szlafroczek Chase'a. To jest z odznaką, nawet są uszy. Z takim mięciusi, milusi. Chase! Odbiegając jeszcze chwilę od tematu, też zakupiliśmy Mikołajowi nowe buciki na zimę. Są z firmy Geox, Amphibox, Respira. One są oddychające, na tym nam zależało. 3, 4. Tudu! Co to jest, Miki? Ale tak mu się wygodnie wychodziło i tak nam się podobały, że kupiliśmy bardzo podobne w tym roku. Są zapinane na rzepy, więc Mikołaj sobie będzie sam je mógł zakładać. Oj, Mikołaj śpi na swoim Psim Patrolku, o, jak słodko. A no i Mikołaj też ma nowe buty do przedszkola i nie rozstaje się z nimi od wczoraj. One są skórzane, one są tutaj u góry trochę uszczywniane i mają taką zieloną podeszwę. To są danielki, naprawdę są bardzo wygodne, Mikołaj je uwielbia. A teraz chwila w nagrywaniu, trzeba nałożyć maść na krostki. Co, Miki, nakładamy? Mikołaj jest cały biały na twarzy, wysmarowałam go maścią na ospę. Masz, Mikołaj, białe kropki na twarzy! Mam nadzieję, że jeszcze maksymalnie tydzień i będzie git. O nie! Odkopałam jeszcze kilka zabawek Mikołaja z Psiego Patrolu. To jest maskotka Rajdera, której brakowało nam. To jest Mikołaja Patrolowiec. On jest rozkładany. W środku jest tor do zjeżdżania dla autek. Bawi się nim nieustannie do przedszkola. To go nosił przez cały tydzień. Tutaj miejsce na samochodziki albo na figurki. Można tutaj włożyć, schować i przetransportować. Wkłada się samochód i bum! Ciach! A tutaj jest samolot Psiego Patrolu. Ma taką rączkę do przenoszenia, ma kręcące się śmigła. Ta kabina też jest otwierana. Mikołaj sobie tutaj wkłada samochody. Ty też masz klapkę. I tutaj też można sobie schować samochody, figurki. Sporo to jest miejsca. Jeszcze udało nam się znaleźć jedno autko Chase'a. Mikołaj dostał te autko, jak miał niespełna pół roku. O! Ta figurka jest oddzielnie w zestawie. Dajcie znać w komentarzu, którą wy postać z Psiego Patrolu najbardziej lubicie. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj idziemy pierwszy raz do kina z Mikołajem na Psi Patrol. Mikołaj, czy ty wiesz, gdzie my idziemy? To będzie pierwsza wizyta Mikołaja w kinie. Jedziemy prosto z przedszkola. Mam nadzieję, że nie zaśnie. Seans mamy za godzinę, a zobaczcie, jak pada. Zlało nas całkowicie. Pomóż, zatopi nas. Akurat jak musieliśmy wyjść, to tak zaczęło lać. I do kina! Do kina! Do kina! Jest to pierwsza bajka w kinie Psiego Patrolu. No idziemy we trójkę. Tata się najbardziej cieszy. Dojechaliśmy na miejsce i kierujemy się w stronę kina. To jest pierwszy raz Mikołaja w kinie. Ciekawe, czy mu się spodoba. Już prawie jesteśmy na miejscu. Mikołaj, tam jest kino i tam jedziemy do góry schodami. Zobacz, Miki. Na to idziemy, Mikołaj. Tutaj jest Psi Patrol film. No. Psi Patrol. Chcesz obejrzeć? Rajder! I wchodzimy. Wybieramy miejsca i kupujemy ulubione przekąski Mikołaja. Popcorn. Bileciki do kontroli. Bileciki są? Na czosy, soczek, popcorn. Sala numer 5. Mikołaj, zobacz, chodź, wchodzimy, bo tu jeszcze nigdy nie byłeś. Nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale weszliśmy do złej sali. Na zły film. Byliśmy dość wcześnie i myślałam, że zaczynają się reklamy. Ale weszliśmy na inny film. I w dodatku jeszcze sensacyjny. Teraz to już chyba dobra sala. Tamto to weszliśmy na jakiś sensacyjny. A tam pusta sala była. Właśnie coś mi się nie zgadzało. Pusta sala? Zero dzieci? Zajęliśmy sobie miejsca po środku, żeby Mikołaj dobrze widział. Jesteśmy jeszcze przed reklamami, więc możemy na spokojnie się rozgościć. Mikołaj ma popcorn, my mamy nachosy. I właśnie rozpoczyna się seans. Mikołaj siedzi jak zahipnotyzowany. Pierwszy raz widzi taki duży ekran. No i się zaczyna. Sama jestem ciekawa tej bajki. Pokażę wam tylko urywki filmu. Ojeju, jakie te pieski są słodkie w tym filmie. Psi Patrol The Movie. Zanim się rozpoczął film, Mikołaj już zjadł połowę swoich przekąsek. I koniec. Jak widać, Mikołaj nie zasnął. Co innego, ja trochę sobie kimnęłam. I wychodzimy z kina. Mikołajowi bardzo się podobało. I nawet pamięta, gdzie jest wyjście. I
idziemy. Psi patrol? Tak, byłeś na psim patrolu? Rider. No i zjeżdżamy, Mikołaj. Wychodzimy. Już wracamy, jesteśmy po seansie. Mikołaj zasnął w ciągu chwili jeszcze swoim patrolowcem. Cały seans wytrzymał, ja przysnęłam. Mikołaj wytrzymał do samego końca. I zasnął dopiero teraz. Ogólnie bajka była ciekawa. Oprócz 30 minut, które przespałem. Ale w środku, końcówkę widziałam. Najciekawsze było te 30 minut, które spałem.